Witam serdecznie wszystkich słuchaczy, mówi Jarosław z Krakowa, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Część na wtorek, chrześcijanie kontra diabeł. Przeczytaj list Jakuba 4,7, jaka obietnica jest tam dana, kto opiera się diabłu, jak człowiek może oprzeć się mocy znacznie potężniejszej niż moc ludzka. Zobacz też 5 Mojżeszowa 4,4. Jakuba 4,7. Przeto poddajcie się Bogu, a przeciwstawcie się diabłu, a ucieknie od was. I 5 Mojżeszowa 4,4. Wy zaś, którzy przylgnęliście do Pana waszego Boga, wszyscy do dziś żyjecie. Chrześcijanin nie jest bezradną i bezbronną ofiarą działań diabła. Zwróć uwagę, jak ważne jest w tym kontekście zrozumienie rzeczywistego istnienia szatana i upadłych aniołów. Jednak jest powołany nie tylko do budowania opozycji wobec diabła, ile do stawiania mu oporu. Greckie słowo przetłumaczone jako przeciwstawić się to anteistem, dosłownie oznacza zająć stanowisko przeciw komuś lub czemuś. Ta postawa, jaką chrześcijanin przyjmuje, sprawia, że diabeł ucieka od niego. Ma to być postawa zupełnego oddania się Jezusowi, który jako jedyny ma moc sprawić, że diabeł ucieknie od was. Rozważ 1 Piotra 5, 6-10, jaka obietnica jest dana chrześcijanowi w obliczu wroga opisanego jako lew ryczący, szukający, kogo by pochłonąć. Jak te wersety pomagają nam w zrozumieniu tego, o czym Jakub napisał w wersetach wymienionych powyżej. 1 Piotra, 5 rozdział i werset 6-10. Ukoszcie się więc przed mocną ręką Bożą, aby was wywyższył czasu swego. Wszelką troskę swoją złóżcie na Niego, gdyż On ma o was staranie. Bądźcie trzeźwi, czuwajcie. Przeciwnik wasz diabeł chodzi wokoło jak lew ryczący, szukając kogo by pochłonąć. Przeciwstawcie mu się mocniej wierzy, wiedząc, że te same cierpienia są udziałem braci waszych w świecie. A Bóg wszelkiej łaski, który was powołał do wiecznej swej chwały w Chrystusie, po krótkotrwałych cierpieniach waszych sam was do niej przysposobi, utwierdzi, umocni na trwałym postawi gruncie. I list do Efezjan, 4 rozdział, werset 27. Nie dawajcie diabłu przystępu. I 6 rozdział, werset 11. Przywdziejcie całą zbroję Bożą, abyście mogli ostać się przed zasadzkami diabelskimi. Piotr napisał te słowa, by wesprzeć chrześcijan cierpiących prześladowania. Oczywiście wiedział, że za tymi prześladowaniami, które znosili jego adresaci, stał ich największy wróg szatan. Apostoł zachęcał swoich czytelników, by stawili opór diabłu. Piotr użył takiego słowa greckiego anateistem, podobnie jak Jakub, ale dodał przymiotnik, sterotos, mocny, twardy, zdecydowany. Tak więc Piotr zasugerował, że diabeł ucieknie od tych, którzy stawiają zdecydowany i mocny opór jego atakom. Tchórzliwa postawa nie wystarczy. Ponadto apostoł przypomina, iż pomimo przyjętego zdecydowanego stanowiska, cierpienie może spotkać chrześcijanina.
ale Bóg przysposobi ich, utwierdzi i umocni w tym, do czego ich powołał. Pomimo wszelkich danych nam obietnic, nie otrzymaliśmy obietnicy wolności od cierpienia. Kto z chrześcijan nie zetknął się z rzeczywistością cierpienia? Wydaje się, że jako ludzie żyjący w tym świecie jesteśmy skazani na cierpienie. Jakie znaczenie ma w tym kontekście nasza wiara i jak usposabia ona nas wobec smutków, nieszczęść i cierpienia? Dziękuję bardzo.